Ewa Wójtowicz, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Od 20 lat zajmuję się problematyką sztuki i kultury internetowej, a dziś powiem Państwu kilka słów o tak zwanych taktycznych mediach reprezentujących opór i aktywizm w kulturze sieciowej. Czym są taktyczne media? Jak rozumieć to pojęcie i jak odczytywać przykłady artystycznego aktywizmu z tego kręgu? Pojęcie mediów taktycznych odnosi się do szczególnej postawy twórczej zabarwionej aktywizmem. Polega ona na stawianiu elastycznego oporu wobec sił, którym jednostkom trudno się przeciwstawić otwarcie, bądź tworzeniu alternatywy dla istniejącego porządku, który bywa zbyt opresyjny. W latach 90. XX wieku taką alternatywę wobec mass mediów miała stanowić oddolnie współtworzona kultura internetowa. Współcześnie taktycznej postawy wobec np. rynku sztuki można dopatrywać się w kryptosztuce, czyli obiegu sztuki opartym o system kryptowalutowy. Taktyczne media nie operują jednak wyłącznie w polu sztuki. Ich skuteczność polega na działaniu także poprzez sztukę na szerszym obszarze kultury. Za pomocą sztuki można realizować taktyczne działania nie tylko operując językiem sztuki, ale też przy udziale jej środowiska, które może pomóc w nagłośnieniu sprawy wymagającej taktycznego postępowania. Nierzadko działanie w duchu taktycznym wynika wprost ze światopoglądu artystek i artystów różniących się stopniem aktywistycznego zaangażowania. Jak ujęła to z końcem lat 90. niemiecka artystka, aktywistka Cornelia Solfrank, hakerki są artystkami, a niektóre artystki są hakerkami. 10 lat później piszący o historii taktycznych mediów Felix Stalder uznał je za działania jakby w cieniu instytucji, często na marginesie i nierozpoznawane jako sztuka, a więc praktyki prowizoryczne, amatorskie, nieformalne, nieoficjalne, autonomiczne, aktywistyczne, nieinstytucjonalne i samodzielnie organizowane. Rodowód pojęciowy taktyk i strategii jest militarny, co od razu ustawia perspektywę. Myślimy o walce, oporze, starciu z przeciwnikiem. Mówiąc natomiast o mediach, miejmy świadomość dwojakiego znaczenia. To media w rozumieniu powszechnym, czyli środki komunikacji i przekazu informacji, ale także media w znaczeniu bliższym sztuce, jako środki artystycznego wyrazu. W definicji taktycznych mediów z lat 90. oba te znaczenia połączyły się, bowiem właśnie wtedy nowe medium komunikacyjno-informacyjne, jakim był internet, stało się także pełnoprawnym medium sztuki jako część tzw. sztuki nowych mediów. Definicja ta powstała w czasach optymistycznych, gdy wydawało się, że dzięki transformacji zimnowojennego porządku świata w cyberkulturową utopię niemal wszystko będzie możliwe. Stworzyli ją w 1997 roku dwaj teoretycy i aktywiści, Herb Loving i David Garcia. W manifeście pod tytułem ABC taktycznych mediów, głosząc, że media są taktyczne wtedy, gdy tanie media typu zrób to sam, jakie umożliwiła rewolucja w dostępnej dla konsumentów elektronice i poszerzone formy dystrybucji, w tym internet, są wykorzystywane przez grupy i jednostki, które czują się pokrzywdzone przez wykluczenie z szerszego kręgu kultury. Taktyczne media nie tylko relacjonują wydarzenia, lecz zawsze uczestniczą i to, jak nic innego, różni je od mediów głównego nurtu. Tak definiowali taktyczne media aktywiści, ale oczywiście działania w duchu taktycznych mediów nie rozpoczęły się wraz z tym manifestem, lecz miały swoje początki w kontrkulturowych postawach artystycznych w drugiej połowie XX wieku. Także samo pojęcie taktyki, którego użyli Loving i Garcia, ma swoją historię. Jej początków należy szukać w teorii wojny XIX-wiecznego jeszcze stratega, jakim był pruski generał Karl von Clausewitz,
a dopiero 150 lat później zagadnienie strategii i taktyki podjęto w humanistyce. Zrobił to francuski filozof Michel de Certeau, który w książce pod tytułem Wynaleźć codzienność definiował taktykę między innymi jako skalkulowaną czynność charakteryzującą się brakiem własnego miejsca, wyjaśniając, że miejscem taktyki jest miejsce innego, dlatego musi ono wykorzystywać obszar jej narzucony i zorganizowany przez prawo siły obcej. Ów brak miejsca gwarantuje jej pełną mobilność, mówił de Certeau i dodawał, ogólnie mówiąc, taktyka jest sztuką słabego. Przeciwstawiając odgórnie narzucone, instytucjonalne strategie oddolnym i elastycznym taktykom, de Certeau wprowadził do obiegu takie właśnie rozumienie tego ostatniego pojęcia, po które pod koniec XX wieku sięgnęli Loving i Garcia. W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia do myśli Michela de Certeau nawiązał Lev Manowicz, pisząc o tym, jak w coraz bardziej skomercjalizowanej kulturze strategie i taktyki zamieniają się miejscami, na przykładzie metod marketingowych. Dziś dodać można przykłady takiej zamiany w postaci skuteczności oddziaływania tzw. fake news, ale także rozgrywa się ona za sprawą ludzi takich jak Audrey Tang, czyli hakerka, która niedawno objęła tekę tajwańskiego Ministerstwa Cyfryzacji. Dodać należy, że manifest taktycznych mediów z roku 1997 nie stał się martwym dokumentem minionej epoki cyberkulturowych utopii, lecz prowokował do komentarzy i dyskusji. Niekiedy kąśliwych, jak uwaga Mackenzie Work, iż najbardziej taktyczną rzeczą w taktycznych mediach jest retoryczna taktyka nazwania ich taktycznymi. Sam Harold Loving zaś napisał w swojej książce Dark Fiber, że taktyczne media łączą radykalny pragmatyzm i aktywizm medialny z przyjemnymi formami nihilizmu, kwestionując każdy aspekt życia najbardziej radykalnym z gestów. Zaś Lita Raley w swojej monografii Tactical Media ujmuje rzecz trafnie i syntetycznie. Zamiast wychodzić na ulicę, praktykujący taktyczne media angażują się w estetykę polityki, zakłóceń, interwencji i edukacji. Dlatego mówiąc o taktycznych mediach, warto przywołać jeszcze kilka dodatkowych odniesień teoretycznych, jak używane przez aktywistki i aktywistów z tego kręgu pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa, które ukuł w połowie XIX wieku Henry David Thoreau, uaktualnione o wymiar elektroniczny przez kolektyw Critical Art Ensemble w połowie lat 90. Na słownik pokrewnych terminów składają się także pojęcia takie jak trickster, co oznacza artystyczne błazeństwo z dozą złośliwości, cyfrowy opór, haktywizm, artywizm, nanoaktywizm, cyberfeminizm i wyrastający zeń feminizm danych, a także design spekulatywny, krytyczna inżynieria, czy też najnowsza propozycja wysunięta przez amerykańską artystkę Jenny Odell, jaką jest tak zwane robienie niczego, będąca niemal wzorcowym przykładem sztuki słabego. Jak przejawia się obecność taktycznych mediów w kulturze i sztuce ostatnich 30 lat? Mają one charakter zróżnicowany, ale sprzeczności unieważnia cel, jakim jest skuteczność taktycznej metody. Mogą to być zarówno kolektywne działania w sieci, jak i hakerskie interwencje bezpośrednio w infrastrukturę urządzeń. Polegają na stosowaniu specjalistycznych umiejętności, ale także najprostszych środków typu zrób to sam, pomocy wykluczonym jednostkom czy grupom społecznym i dzieleniu się wiedzą w formule otwartego dostępu. Jedne grupy stawiają na anonimowość i konspirację, drugie na jawność i rozgłos. Niekiedy środowisko taktycznych mediów działa na obrzeżach systemu artystycznego, dopuszczając pewien alians z instytucjami kultury, innym zaś razem proponuje alternatywne inicjatywy badawcze, edukacyjne czy kuratorskie. Należy też podkreślić, że taktyczne media nie zawsze wiążą się ze stosowaniem skomplikowanych technologii, a raczej z określoną postawą o charakterze krytycznym, zawsze w relacji do miejsca, jak to ujmował de Certeau.
Dlatego przegląd sztuki mediów taktycznych mógłby otwierać Krzysztof Wodiczko, przywołany zresztą przez Lowinka i Garcię jako artysta o postawie taktycznej, zwłaszcza w kontekście jego prac odnoszących się do migrantów i bezdomnych w przestrzeni publicznej, takich jak słynny pojazd dla bezdomnych z 1987 roku. W tym samym czasie Steve Kurtz założył kolektyw Critical Art Ensemble, dostrzegając nadchodzącą przemianę w kategoriach tego, co uznajemy za przestrzeń publiczną. Jej nową wersją stać się miała wkrótce cyberprzestrzeń. Dlatego aktywiści z kręgu CAE proponowali, by przenieść manifestację swego obywatelskiego niezadowolenia do sfery elektronicznej, jako miejsca przepływu sił, innego niż będące nimi dotychczas ulice miast. Wówczas też zaczęły pojawiać się w sieci inicjatywy na rzecz wspierania mniejszości, takich na przykład jak społeczność meksykańskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Przyczynił się do tego kolektyw Electronic Disturbance Theater, którego liderem jest Ricardo Dominguez, realizując słynną internetową akcję Zapatista Floodnet, polegającą na blokowaniu przepływu właśnie. Podobnie działał Institute of Applied Autonomy w projektach takich jak IC, Text Mob czy Graffiti Writer, oferując odpowiednio narzędzia do społecznego mapowania kamer monitoringu na ulicach Manhattanu, dostarczając uczestnikom protestów możliwości komunikowania się w alternatywnej sieci, albo budując robota piszącego graffiti, którego nie można było za to aresztować. Wkrótce także cyberprzestrzeń zagrożona została przez siły komercyjnej kolonizacji. Dlatego już w 1996 roku Paul Garin rozpoczął projekt Name.Space, polegający na próbie stworzenia alternatywy dla odgórnie wyznaczanej kartografii internetu. Natomiast Electronic Disturbance Theater w swoim składzie 2.0 i we współpracy z Bang Lab zrealizowali projekt Transborder Immigrant Tool, polegający na skierowaniu pomocy do tych, którzy przekraczali nielegalnie granicę meksykańsko-amerykańską, ryzykując życiem na terenie pustynnym. Projekt ten miał wymiar tyleż użytkowy, polegając na dostarczeniu narzędzi do nawigacji i zasobów wody ludziom przemierzającym pustynię, co artystyczny. Tutaj było to udostępnienie użytkownikom aplikacji także tekstów poetyckich. Został on także zauważony w świecie sztuki, co przyczyniło się do uwidocznienia problemu i w tej właśnie podwójności spełnia się postulat taktycznych mediów. Mogą one realizować konkretne cele, będąc jednocześnie dziełami sztuki. Tak było również w przypadku szwajcarskiej grupy Itoi, będącej parodią globalnej korporacji. Ich projekt Digital Hijack z połowy lat 90., oferujący cyfrowe porwanie odwiedzającym stronę, został nagrodzony m.in. na festiwalu Ars Electronica w Lincu. Grupa Itoi zyskała jednak rozgłos za sprawą batalii prawnej, jaką stoczyła z pewnym internetowym sklepem zabawkarskim na tle sporu o nazwę domeny. Ta zabawkowa wojna stała się częścią artystycznego portfolio grupy jako projekt Toy War, uznany przez nich za najdroższy performance w historii sztuki. Itoi byli w tej walce wspierani przez całe niemal środowisko ówczesnej kultury internetowej i dzięki temu wyszli z niej zwycięsko. Ich sojusznikami byli m.in. aktywiści związani z grupami Artmark i Yes Men, którzy w latach 90. zasłynęli hakerskimi interwencjami także na rynku zabawek i gier poprzez m.in. zamianę chipów w mówiących lalkach Barbie i G.I. Joe w projekcie zatytułowanym Organizacja Wyzwolenia Barbie oraz zakłócenie w fabule popularnej gry w projekcie Simcopter Hack. Ich postawa bliska była temu, co w podobnym czasie realizowało Bureau of Inverse Technology, praktykując działania z elementami humoru i kpiny z systemu artystycznego, a także stosując charakterystyczną dla wielu aktywistycznych grup mimikrę poprzez przywdzianie kostiumu biurokratycznej instytucji. W sposób taktyczny przeciwko faworyzującym artystów, mężczyzn, instytucjom sztuki
Wystąpiła niemiecka artystka Cornelia Zollfrank, która w projekcie Female Extension nadesłała na otwarty konkurs ogłoszony przez Hamburger Kunsthalle setki prac w konwencji net artu stworzonych przez fikcyjne artystki, a de facto przez generator net artu, który sama zaprojektowała, hakując niejako w ten sposób system artystyczny. Współczesną kontynuacją tej taktyki jest feminizm danych, opisywany przez Catherine D'Ignazio i Lauren Klein jako alternatywny system pracy z danymi, mogący ukształtować inny odbiór informacji poprzez jej niestereotypową wizualizację. Przykładem z zakresu takiej taktycznej wizualizacji danych jest zaprezentowany na ubiegłorocznym festiwalu SIGGRAPH projekt Cuga Convictio autorstwa Catherine Plan wraz z zespołem z Carnegie Mellon University. Postawy taktyczne uległy zmianie wraz z pierwszą dekadą XXI wieku, gdy doszło do wyłonienia się sieci typu 2.0 i rewolucji, jaką wywołały w kulturze media społecznościowe. Od tego czasu za kluczowy obszar aktywności artystek i artystów parających się taktycznymi mediami uznać można sferę obiegu danych, zwłaszcza w kontekście zagrożeń dla prywatności wobec korporacyjnego monopolu sieciowych gigantów, przeradzający się w to, co Szoszana Zubow nazywa kapitalizmem inwigilacji. Na tym polu zaznaczył swoją działalność szwajcarski duet Ibermorgen.com, wywodzący się ze środowiska taktycznych mediów lat 90. Podejmując współpracę z włoskimi artystami z nurtu sztuki krytycznej Paolo Sirio i Alessandro Ludovico, zrealizowali oni trylogię, w której ostrze krytyki skierowali właśnie przeciwko internetowym monopolistom w zakresie dostępu do informacji. Wymowy projektów o tytułach takich jak Google Will Eat Itself czy Amazon Noir – The Big Book Crime dopełniały The Sound of eBay oraz Face to Facebook. W każdym z nich dochodziło do próby przeciwstawienia się zawłaszczeniom przez korporacyjne podmioty, czy to dóbr kultury, czy to prywatności użytkowniczek i użytkowników poprzez uwydatnienie danego problemu z elementami prowokacji i tricksterskiej kpiny. Polskim głosem w tego rodzaju krytycznej debacie byłby demaskatorski projekt Facebook Algorithmic Factory, który zrealizowali Katarzyna Szymielewicz, Wladan Joller i Paweł Janicki. Do kwestii danych odniosła się także amerykańska artystka Jennifer Lynn Moroney za swą taktykę przyjmując przemianę na gruncie prawa z osoby fizycznej w firmę, co miało umożliwić jej kontrolę nad swymi danymi i ich monetyzację. Jednym z najbardziej współczesnych przykładów działania taktycznego wobec mediów społecznościowych byłaby propozycja wycofania uwagi, zawarta w książce Jenny Odell Jak robić nic, zgodnie z którą owo robienie niczego byłoby taktyką dostępną dla każdego, do zastosowania jako sprzeciw wobec wymuszonej produktywności w dzisiejszych realiach kapitalizmu opartego na ekonomii uwagi. Niektórzy artyści wykorzystują jednak istnienie globalnych platform społecznościowych do realizacji swych taktycznych celów. Tak zachował się chiński artysta dysydent Ai Weiwei, który wykorzystując globalną popularność przeboju Gangnam Style opublikował na platformie YouTube swoją wersję wideo do tego utworu i wplótł w nią przekaz subwersywny, tańcząc z dłońmi skutymi kajdankami. W reakcji na chińską cenzurę, która usunęła film Weiwei'a z sieci, środowisko sztuki, którego twarzą został światowej sławy artysta Anish Kapoor, zorganizowało wsparcie w postaci rozpowszechniania podobnie zrealizowanego projektu, zatytułowanego Gangnam for Freedom, upominając się w nim o prawa artystek i artystów prześladowanych w różnych krajach za wyrażane poprzez sztukę poglądy. Taktyczna postawa, polegająca na swoistym hakowaniu medialnie kształtowanej rzeczywistości, obecna jest w projektach takich jak Image Fugulator autorstwa Juliusa von Bismarcka, który zbudował narzędzie przypominające aparat fotograficzny, tak by emitować nim świetlne znaki niewidzialne nieuzbrojonym ludzkim okiem, lecz utrwalane na zdjęciach,
wykonywanych przez niczego nieświadomych uczestników takiej sytuacji. Analogiczne zakłócenie spowodowała działająca w Berlinie palestyńska artystka Hiba Amin, która we współpracy z grupą Arabian Street Artists zrealizowała sekretną interwencję na planie serialu Homeland, wplatając w jego scenografię napisy w języku arabskim krytykujące prezentowaną w nim optykę. Taktycznym narzędziem służącym do rejestracji i transmisji w czasie rzeczywistym drogi przesyłki pocztowej zaadresowanej do Juliana Assange'a stała się też kamera, którą wysłali doń artyści z mediengrupy Bitnik w projekcie Delivery for Mr. Assange. Natomiast brytyjski kolektyw Control Shift w ramach projektu Proxy Protests stworzył narzędzie do zapośredniczonego medialnie uczestnictwa osób fizycznie niepełnosprawnych w protestach odbywających się w materialnej przestrzeni publicznej. Jednym z najciekawszych artystów zaliczanych do środowiska taktycznych mediów jest działający w Berlinie Nowozelandczyk Julian Oliver. Wykorzystując swoje umiejętności techniczne i wiedzę informatyczną, od wielu lat tworzy projekty takie jak na przykład Newsweek czy Prism, The Beacon Frame, ten ostatni stworzony wraz z Danią Wasiliewem, w których zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z łatwych możliwości manipulacji informacją bądź utratę prywatności za sprawą bezrefleksyjnego korzystania z atrakcyjnych elektronicznych gadżetów. Oferuje też remedium, jakim jest na przykład wtyczka blokująca szpiegów Cyborg Unplug, sprzedawana jako produkt komercyjny, ale będąca także projektem artystycznym. Na koniec warto wspomnieć także o inicjatywach edukacyjnych i badawczych oraz kuratorskich zorientowanych na problematykę taktycznych mediów. Nie powinno dziwić, że wiele z tych inicjatyw podejmowanych jest w Berlinie. Tam siedzibę ma kolektyw Tactical Tech, którego założycielami są Stefanie Hanki i Marek Tuszyński, działający m.in. na rzecz edukacji co do świadomego postępowania w sieci. Z tym gronem powiązana jest również grupa krytycznych inżynierów, którą tworzą m.in. wspomniane Julian Oliver i Dania Wasiliew, oferująca na przykład warsztaty informatyczne, upowszechniające techniczne umiejętności z zakresu taktycznych mediów, przeznaczone dla artystów i aktywistów. Swoiście taktyczne podejście wobec systemu artystycznego zaprezentowała też Nora Omurczu, kuratorka tegorocznej edycji festiwalu Transmediale, zorganizowanego pod hasłem For Refusal, co można rozumieć dla odmowy albo za odmowę. Natomiast w Amsterdamie działa Instytut Kultur Sieciowych, którego założycielem jest Hert Loving, realizujący obecnie badawczy projekt poświęcony taktyczności w kulturze wizualnej. Drugi z weteranów sceny mediów taktycznych, David Garcia, jest akademikiem i kuratorem prowadzącym m.in. archiwum Tactical Media Files oraz realizującym wraz z Erikiem Kleitenbergiem współczesną inicjatywę New Tactical Research. W jego kuratorskim dorobku jest m.in. wystawa zrealizowana przed kilkoma laty w Amsterdamie, Liverpoolu i Bazylei, akcentująca postawę trickstera w kontekście sztuki taktycznych mediów. Od czasu powstania pojęcia taktycznych mediów upłynęła cała epoka sieciowej kultury. Realia kulturowe i socjopolityczne, w jakich pojęcie to zaproponowano, należą już do przeszłości. Natomiast co do zasady, taktyczne działanie w mediach i poprzez media wciąż jest niezmienne. Opiera się na elastyczności i mobilności postawy aktywistycznej, zdolności do szybkiego reagowania na technologicznie uwarunkowane zwroty akcji i poszukiwaniu skutecznych środków działania w obronie przed coraz trudniejszymi przeciwnikami.